17 września wspominamy świętego Jana Masijas, zakonnika. Jan Masijas urodził się w roku 1585 w Estremadurze w Hiszpanii w rodzinie katolickiej, w której nauczył się jeszcze w dzieciństwie czułego nabożeństwa do Matki Bożej. Miał zwyczaj trzykrotnego odmawiania różańca świętego w ciągu dnia. Za siebie, za grzeszników i za dusze czyśćcowe. Zwyczajowi temu pozostał wierny przez całe swe życie. Ujrzawszy w pewnej wizji Ojczyznę Niebieską, zapragnął udać się do Ameryki Południowej, by czuć się wygnańcem na ziemi. Przybył do Peru, gdzie początkowo pracował na farmie przy hodowli bydła. Następnie wstąpił do zakonu kaznodziejskiego i przywdział habit brata konwersa. Nosząc ów habit, stał się opiekunem ubogich. Sam szukał ich w ich mieszkaniach i wspierał z najczulszą i najdelikatniejszą troskliwością. Dał się poznać w klasztorze świętej Marii Magdaleny, a także poza jego murami, jako pełen pokory i miłości. Przez 22 lata pełnił funkcję furtianina, oddając się licznym dziełom miłosierdzia. Niektórzy podają, że żywił aż do 200 osób dziennie, usługując im na kolanach. Słynął również z niezwykłych umartwień. Podobnie jak święty Marcin de Porre, znosił krzywdy. Jan zmarł 16 września 1645 roku. Jego ciało spoczywa w Limie, w Bazylice Świętego Różańca. Na obrazkach pokazywany jest w habicie brata konwersa, w otoczeniu biednych. Papież Paweł VI zaliczył go do grona świętych 28 września 1975 roku. Módlmy się. Boże, Ty powołałeś świętego Jana do szukania na tym świecie Twojego Królestwa przez dążenie do doskonałej miłości. Spraw, abyśmy wsparci jego modlitwami w radości ducha coraz więcej Ciebie miłowali. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.